wicemistrzowie mistrzostwie Polski 2010 WKK Wrocław i Basket Team Opalenica. Wspaniała pamiątka gospodarzem tego turnieju. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję ja za zaproszenie, za gościnność trenerom, działaczom z Opalenicy. Gratuluję WKK Wrocław. Podejdę jeszcze na dwa słowa. Tak. A ja tutaj podejdę jeszcze do Jasia Grzelińskiego. Szukam go. O, jest! Gratuluję, Jan Grzeliński. Które to twoje MVP? Bo pamiętam na U14 jako młodszy. Rok później znowu na U14. Teraz na kadetach. Trzy razy MVP. Jak ci się tu grało po Opalenicy? No, przeciwnicy stanęli dużo, na tym meczu byśmy pod dużą presję, ponieważ broniliśmy tytuł, no ale pokazaliśmy, co umiemy, nie ulegliśmy presji, no i się nam udało, pokazaliśmy swoje. Komu byś chciał dedykować te mistrzostwo Polski i ten twój tytuł? No, szczególnie wszystkim naszym kibicom, rodzicom, no i całemu klubowi, tak na Wrocław. Jeszcze jeden zawodnik z waszej drużyny został wyróżniony. W piątce. Myślisz, należało mu się? Oczywiście, że się należało. Myślę, że jeszcze Filip Skuczki i Daniel Cipkiewicz też prezentowali świetny poziom. Ukazał ale... fajny gra! Ale niestety nie dla wszystkich tutaj. Nie może być miejsca. Ale myślę, że wszyscy spisali się z WKK. Gratulujemy i w przyszłym roku spotykamy się na finałach, kolejnych finałach juniorów. Miejmy nadzieję. Dziękuję, Jasiu Grzeliński, MVP i pozostali zawodnicy z WKK Wrocław z pucharem. Gratulacje rodziców. I jeszcze raz. Basket Team Opalenica, powiem po polsku. Koszykarski klub z Opalenicy, z Wielkopolski. Pamiątkowe zdjęcie z rodzicami. Przecież ile oni pomogli tym chłopakom, żeby mogli tak daleko zająć. Pomogli im, pomogli trenerowi. Wielkie gratulacje do pana trenera Ziobro, który świetnie wyszkolił. I myślę, że ten fantastyczny trener zostanie doceniony w Polsce. Nie tylko w Polsce, w województwie. Wiemy wszyscy, że prowadzi rocznik 97.